Aurelius to nagroda gospodarcza burmistrza miasta Złotoryja. Złotoryja od kilku lat stawia na rozwój gospodarczy. Złotoryja, która była jeszcze jakiś czas temu kojarzona różnie, ale na pewno nie inwestycyjnie. Dzisiaj wśród kolegów samorządowców w innych regionach jest absolutnie przykładem tego, co należy zrobić. W 2017 roku statuetki te wręczono 5 prężnie rozwijającym się firmom. W kategoriach innowator, ambasador, lokomotywa gospodarcza, debiutant, firma roku. Statuetkę w kategorii innowator burmistrz Złotoryi wręczył firmie Mindmaster. Specjalnością firmy jest produkcja maszyn wiercących i kotwiących dla górnictwa podziemnego. Ta innowacyjność to jest właśnie ta wiedza, ta myśl zawarta w produkcji. My chcemy dostarczać najlepsze produkty dla naszych klientów w różnych kopalniach i w Polsce, tutaj głównie dla KGHM, ale mamy wielu klientów w całym świecie. I żeby takie produkty można było sprzedać, to one muszą być po prostu innowacyjne. To nie jest tak, że to się dzieje samo. To jest owoc współpracy z uczelniami, wieloma uczelniami. To jest również owoc określonej polityki kadrowej. Zatrudniamy bardzo zdolnych inżynierów. Ich ciężka praca powoduje, że ten produkt jest innowacyjny, znajduje uznanie u klientów na całym świecie. Statuetkę ambasadora otrzymała firma Witbis. Największy w Polsce producent szklanych bombek choinkowych, dostarczający produkty na wszystkie rynki świata. Stany Zjednoczone, Niemcy, ale również Japonia, kraje arabskie, czyli praktycznie cały świat. Oczekuje świat nowości. Bardzo dużo produkujemy przykładowo zimowych pejzaży i one są takie bardzo powtarzalne, więc musieliśmy wymyślić coś nowego. Jest to bombka, którą nazywamy 3D, jest to bombka pejzażowa przestrzenna. No i ma bardzo duże zainteresowanie. Już w tym roku ją w dużych ilościach produkujemy na cały świat. W kategorii lokomotywa gospodarcza Aureliusa przyznano firmie PGP Basalt, zajmującą się produkcją kruszyw oraz prefabrykantów betonowych dla potrzeb budownictwa w Polsce. Przez lata współpracy z klientami firma wyrobiła sobie markę partnera solidnego i godnego zaufania. PGP Basalt istnieje od 1985 roku. W zasadzie podstawową działalnością naszej spółki jest produkcja kruszyw drogowych. Przez 32 lata naszej pracy i działalności rozwinęliśmy się, kupując drugą kopalnię w okolicach Dzierżoniowa. Tam również wydobywamy kruszywa drogowe. Również zbudowaliśmy zakład prefabrykacji betonowej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie w Złotoryi. Debiutantem 2017 roku została firma Borgers Polska, producent tekstyliów dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma Borgers zajmuje się produkcją części głównie do samochodów ciężarowych. Są to elementy kabiny wewnętrzne. To, co kierowca ma nad głową, albo z lewej, albo z prawej strony, albo za sobą, to my to produkujemy i to jest nasz główny cel tutaj też fabryki w Złotoryi. Założenie spółki, kupienie terenu to był rok 2016, ale sama firma rodzinna to jest 150 lat tradycji. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie na całym świecie, we wszystkich fabrykach, tą niespotykaną datę, że w jednych rękach, w
jednej rodzinie, pod jedną nazwą, w dalszym ciągu taki biznes istnieje. Czemu w Złotoryi, a nie w Jeleniej Górze na przykład? Blisko Wrocławia, blisko Legnicy, autostrady i tak dalej, to faktycznie szale przechyliła niezwykła aktywność burmistrza, całego tego zespołu, radnych miasta i ta atmosfera, która tu panuje. To było decydujące. Tytuł firmy roku otrzymała spółka Faist Hemtech, producent folii wygłuszeniowych do zmywarek i samochodów w Polsce. Warto zaznaczyć, że firma wcześniej znalazła się wśród laureatów prestiżowej nagrody Diamentu Forbesa. Firma powstała 10 lat temu. Jest to zakład, projekt typu Greenfield. Wybudowaliśmy nowy zakład, nowe maszyny. Wystartowaliśmy z jedną linią produkcyjną. Produkujemy materiały dla przemysłu automotive i dla zmywarek AGD. Ta statuetka to jest uznanie dla naszej całej załogi. A załoga to są ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy po prostu pomogli nam przy budowie tego zakładu, którzy są przez 10 lat z nami, którzy tutaj żyją. To są ludzie stąd i im właśnie zawdzięczamy właśnie ten sukces, bo bez nich maszyna czy budynek nic nie znaczy. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów dla dobra przedsiębiorców i mieszkańców powiatu złotoryjskiego. Dziękujemy bardzo za ciężką pracę, bo to trzeba o tym mówić, że to właśnie ci przedsiębiorcy budują PKB. Po drugie, poprosimy jeszcze więcej. I po trzecie, jeżeli są Państwo ewentualnie zainteresowani eksportem, absolutnie prosimy zgłaszać się do Centrum Obsługi Inwestora Eksportera, zawsze możemy pomóc. Największą wartością w każdej firmie są ludzie. I mamy przykłady takich firm, gdzie załoga praktycznie nie zmienia się od 20 paru lat. I myślę, że takim przesłaniem powinna być ta dbałość właśnie o tych pracowników, o podnoszenie standardów, jakości, nie tylko własnych produktów, ale właśnie dbałości o pracowników, którzy są naszymi mieszkańcami. Dolny Śląsk to doskonałe miejsce dla rozwoju międzynarodowych firm. Najlepszym tego przykładem jest Złotoryja, która stawia na rozwój mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, znajdujących uznanie na całym świecie.